czym oni są. I także w myśleniu o miejscu, roli Rosji w Europie, jaką rolę odgrywa to koncepcja całkowicie odmiennej cywilizacji rosyjskiej, odmiennej od europejskiej, cywilizacji, którą nie to, że trzeba bronić, ale którą trzeba także propagować. Dlatego, że ona jest znacznie lepsza niż ta cywilizacja, którą widać w Europie, która zresztą nie jest Europą, ale gejrą. Powiem tak, najkrócej powiem, że ta autentycznie, niezwykle interesująca, wartościowa, ja bym powiedział, niezwykła cywilizacja i kultura rosyjska stanowi niejako preambułę do tego sporządzenia. Znaczy, preambuła jest bardzo pozytywna. Znaczy, wszyscy mówią o tym, że Rosja jest czymś zupełnie niezwykłym. Przez bardzo długi czas w Rosji swego rodzaju credo uznano taki fragment wiersza Czadajewa, nie Czadajewa, tylko Czuczewa. Umom Rosiju nie paniać, arsinom obszym nie zmierzyć, umieją sobie nie stać, w Rosji można tylko wierzyć. Rozumiem Rosji nie sposób pojąć, nie zmierzyć ją zwykłą miarą, Rosja jest czymś szczególnym, w Rosję można tylko wierzyć. I kiedy Rosjanie mnie to mówili, to ja im często mówiłem, że u was się dokona przełom w myśleniu, jak wy uznacie, że Rosja jest jednym z normalnych narodów, bo każdy naród jest specjalny. Ja, jak byłem w Hiszpanii, to ciągle Hiszpanie zaczynają ze mną rozmowę, że Hiszpania jest inna. Więc ja, jak rozpoczynałem z nowym rozmówcą, to mówiłem, że Polska jest też inna, nie tylko Hiszpania. Polska jest inna, Rumunia jest inna, Francja jest inna, każdy naród jest inny. Więc Rosja jest inna rzeczywiście i Rosja ma własną cywilizację. Ja nie podważam tego. Ci, którzy wykorzystują to, to wykorzystują to w sposób taki, jak powiedział, instrumentalny. Znaczy uważają, że Rosja może być rządzona w sposób autokratyczny i represyjny. I znowu, że odwołam się do tej dzisiejszej, tak powiem, audycji, którą sobie sam zorganizowałem przez zbieranie takich wypowiedzi Putina, tych 20 odpowiedzi na 20 pytań, które mu postawiono, on w odpowiedzi na jedno z tych pytań powiedział: mnie cały czas wszyscy oszukują. Wszyscy. On w jego otoczeniu jest takich dwóch liberałów. Jeden się nazywa Aleksiej Kudrin, a drugi się nazywa Herman Greff. Aleksiej Kudrin był przez 10 lat uznany za najlepszego ministra finansów na świecie. To są dwukrotnie tytuł najlepszego ministra finansów roku. Ale już od ponad 10 lat, około 10 lat już nie jest ministrem. Pełnił ważne funkcje, był prezesem NIK-u. Przepraszam, to się tak po rosyjsku nazywa szota jako lata, więc nie będę używał tej nazwy NIK-u, żeby nie wprowadzać, że tak powiem, ubocznych jakichś sugestii, że nie. Kudrin, znaczy Putin w tej rozmowie dziennikarzem powiedział, że nigdy się nie zdarzyło, żeby Kudrin zgadzał się jako minister finansów z moimi propozycjami. Wszystko krytykował. On jest wybitnym człowiekiem. Mówi, on miał rację, ale to jest racja ministra finansów, który pilnuje finansów. A ja przecież odpowiadam za naród, za państwo. Mówi, na przykład Kudrin krytykował budowę tego kompleksu w Sochi, że to jest niepotrzebne. Albo mówił, że krytykował budowę mostu na wyspę Siewernej, czy ruski, tam, ruski most. On krytykował wszystko, co miało taki charakter toczeczny, czyli punktowy, ponieważ on pilnował równowagi budżetu. I on miał rację, ja go za to ceniłem. A że mówię, dzisiaj jemu się to podoba, że jest taki most, jest taki uniwersytet
dla narodów wschodu, który jest wspaniałą uczelnią, nie dodał, że tam nikt nie mieszka i że w ogóle jest problem, jak to wykorzystać, że mówi, że Soczi jest taki, jak jest i tak wymienił. Innymi słowy, jest między tymi dwoma, tej jego wypowiedzi jest to, o co Pan pyta, to połączenie, że jest prawdą, że każda osoba, która sprawuje władzę, musi na świat patrzeć oczyma innymi niż ten, który patrzy z boku i tę władzę ma prawo krytykować. I ma rację. Więc Putin chciałby takiej odpowiedzi do tego dziennikarza, który mu, trzeba powiedzieć, zadawał bardzo dużo pytań niewygodnych. Ale podejrzewam, że były uzgodnione wcześniej. W pewnym sensie, że Putin zawsze odpowiadał na te pytania w sposób taki do rzeczy. I innymi słowy, on mówił, że punkt widzenia człowieka, który za wszystko odpowiada, czyli na przykład on powiedział, że on dał rządowi 38 zadań, a 26 zostało wykonanych. I ten dziennikarz się go pyta, a który pan z tych zadań uważa za priorytetowe? On mówi, właśnie ja dałem priorytetowe 38 zadań, to były priorytetowe. A on mówi, no ale dobrze, a do których się pan tak przywiązał? On mówi, do wszystkich. Mówi, a czy ma pan kogoś, do kogo ma pan zaufanie, żeby oni kontrolowali to, co panu dostarczają jako informacje? Mówi, w tym problem. Mówi, wszyscy mnie oszukują, wszyscy. Ja jestem otoczony przez ludzi, którzy nie chcą mnie denerwować. Mówi, muszę to sprawdzać. I nad wszystkimi ja miałem osobisty nadzór. Więc chodzi o to, że jest u Rosjan takie przekonanie, że to państwo jest, musi być zarządzane w sposób taki sterowany odręcznie. I na zakończenie odpowiedzi na to pytanie przychodzi mi do głowy taka anegdota. Miałem rozmowę w swoim czasie, a dokładnie to było w grudniu 2000 roku, w czasie uroczystości noblowskich, kiedy rosyjski fizyk Żores Alfiorow dostawał nagrodę z dziedziny fizyki, nagrodę noblowską. Zadzwonił do mnie ambasador Rosji w Sztokholmie i zapytał się, że razem z tym Alfiorowym, wśród jego przyjaciół, bo każdy laureat nagrody Nobla ma prawo wziąć 16 osób jako z rodziny lub z przyjaciół, więc przyjedzie Jewgenij Prymakow. I mój Prymakow chciałby wygłosić w Pańskim Instytucie wykład. Mówi, czy zgodzi się Pan to zorganizować? Ja tak chwilę pomyślałem, mówię, wie Pan, Prymakow pełni funkcję szefa wywiadu zagranicznego Rosji. I jego gospodarzem w Szwecji jest szef wywiadu zagranicznego Szwecji. Ja ich obu zapraszam, ale obu. I on zrozumiał to, oni przyszli obaj. Potem mieliśmy taki wspólny dinner i ja siedziałem obok Prymakowa, tak rozmawialiśmy o tę sprawę, zresztą znaliśmy się wcześniej, zresztą nie wiem, czy Alek, ty pamiętasz, w 94 bodajże roku byliśmy w Moskwie, ponieważ zorganizowaliśmy tam taką konferencję i międzynarodową i nas przyjął wtedy Prymakow jako minister spraw zagranicznych, więc znam go od wielu lat. I ja zapytałem go tak w pewnym momencie, powiedz mi, dlaczego wy się nie zdecydujecie na to, żeby podjąć wysiłek, żeby Rosję zdemokratyzować? On spojrzał na mnie, ty pytasz się poważnie? Ja mówię, poważnie. On mówi, powiem ci, że Rosję nie można demokratyzować tak, jak się wam wydaje. Mówi, na Zachodzie demokracja kształtowała się przez setki lat. A u nas każda próba takiej szybkiej demokratyzacji prowadzi albo do totalnego, znaczy takiej smuty, że powstają bandy, powstają takie ugrupowania mafijne,
wszyscy ze wszystkimi walczą. Mówi, w Rosji demokracja może być dawkowana w sposób niezwykle powolny. To musi być proces. I w tym procesie ci, którzy sprawują władzę, ponoszą odpowiedzialność za wielkie państwo. Otóż najlepszym sposobem na rozwalenie tego państwa to jest demokratyzacja. Więc innymi słowy, trzeba powiedzieć, że Rosja jest taka, jaka jest. Ma ogromny, taki ogromny potencjał, nie tylko intelektualny, naukowy, ale również potencjał jako mocarstwo. Ale ma bardzo dużo słabości wynikających z jej korzeni, z jej rozwoju i ze względu na to, kto to Rosją.